W dzisiejszym odcinku poznałem bliżej postać Marianny Schreiber. Prywatnie jest ona byłą partnerką polityka PiS, Łukasza Schreibera. W ostatnim czasie w internecie na jej temat stało się bardzo głośno, ale zacznijmy od początku jej kariery medialnej. Po raz pierwszy w mediach mogliśmy o niej usłyszeć, gdy w tajemnicy przed małżonkiem wzięła udział w dziesiątej edycji programu Top Model. Jednak jej przygoda nie potrwała zbyt długo i odpadła już w trzecim odcinku. Pomimo to program dał jej duży rozgłos i zainteresowanie mediów, co oczywiście zamierzała wykorzystać i zaczęła udzielać się zarówno medialnie, jak i politycznie. Tutaj możemy powiedzieć, że Marianna po raz pierwszy popełniła błąd z tego względu, że jej poglądy bardzo często ulegały zmianie i sama sobie zaprzeczała wypowiedziach. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie jej działalność i przede wszystkim zaznaczymy, dlaczego jest szkodliwa. I myślę, że pierwszym przejawem tej hipokryzji i przede wszystkim tego, dlaczego jej działalność jest szkodliwa, jest to, że przedstawia się ona obecnie jako osoba pozytywna dla innych kobiet, niosącą im pomoc i stającą się dla nich wsparciem. Oczekuje ona dla kobiet dużego szacunku oraz równouprawnienia, jednak w sieci jest wiele artykułów na temat epizodu w jej życiu, który miał miejsce w 2017 roku, mianowicie toczyła się m.in. sprawa Karoliny Piaseckiej. Jeżeli nie wiecie, kto to był, była to kobieta, która była regularnie bita i gnębiona przez męża, który wówczas był prominentem PiSu oraz radnym miasta Bydgoszczy. Marianna Natomiast zamiast pomóc kobiecie, która ewidentnie potrzebowała pomocy, aby uwolnić się od opowce i zacząć nowe życie, to postanowiła ustać w obronie właśnie tego obcy. Do pokrzywdzonej miała jeszcze czelność napisać wiadomość, w której sugeruje ona, że kobieta walcząca o lepsze życie dla siebie i swoich dzieci, próbuje czerpać satysfakcję. Mariana w wiadomości także wspomina, że współczuje jej mężowi, a na kobietę nie może nawet patrzeć. I tutaj musimy sobie zadać to pytanie: czy tak zachowuje się osoba, która rzekomo walczy o prawa kobiet i staje w ich obronie? Tym samym można wnioskować, że cała otoczka osoby Gerald Power, którą Wokół siebie robi, jest jedynie wykreowaną przez nią właśnie osobą. Co ciekawe, w 2021 roku Marianna założyła Fundację Spektrum Marianny, która ma na celu pomoc prawną oraz psychologiczną, w szczególności kobietom dyskryminowanym oraz będącym ofiarą przemocy. Będzie także wspierała ona osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek czy seksualność. A co do tej ostatniej grupy, Marianna także miała kiedyś inne zdanie. Kilka lat temu zamieściła na swoim Twitterze homofobiczny wpis zamieszczając zdjęcie młodej dziewczyny z tęczową torbą, którą podpisała wąt z mojego miasta. I jasne, jeśli ona chce, może mieć ona takie poglądy. Nikt jej nie każe mieć poglądy, które kochają osoby homoseksualne. Tylko w takim razie, czemu wyzywa ona osoby homoseksualne? Wyzywa ona osoby, które mają jednocześnie zdjęcie w tęczy, a z drugiej strony tworzy ona fundację, która ma pomóc tym osobom. To jest dosłownie jakby Marianna, z jednej strony miała zupełnie inne poglądy i nagle zmieniła je, po prostu była inną osobą. I ten właśnie wpis, który przed chwilą przytoczyłem, wywołał wielkie poruszenie w sieci. Tym bardziej, że na zdjęciu widać młodą dziewczynę, a Marianna ma wykształcenie pedagogiczne oraz pracowała przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą. I mimo przeprosin za ten wpis, to wciąż zbudziło to wiele wątpliwości co do jej szczerych intencji w pomocy takim właśnie osobom. W końcu jak osoba, która sama takim wpisem ośmierzyła i obraziła publicznie losową kobietę, może teraz pomagać innym w takich sytuacjach. Takie zachowanie po pierwsze przeczy samo sobie, a po drugie sprawia wrażenie, że pomoc, którą rzekomo uskutecznia, jest jedynie wybieleniem swojego wizerunku z dawnych błędów ani chęcią szarej pomocy. Ja nie lubię przedstawiania publicznie wartości, których się samemu nie pilnuje i nie przestrzega. Drugim powodem, dla którego przede wszystkim działalność Marianny Schreiber jest szkodliwa jest między innymi oszustwo z założeniem partii. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to innym ciekawym epizodem w życiu Marianny jest historia jej kariery politycznej. W styczniu 2022 roku Marianna Schreiber wystartowała z własnym programem o nazwie Marianna Schreiber – Mam tego dość. Było emitowane w sieci na kanałach Super Expressu i niewiele później ogłosiła ona założenie partii politycznej Mam dość 2023. Bardzo obszernie i systematycznie dzieliła się jej postępami oraz przede wszystkim promowała swoją partię na social mediach. U zdziwieniu wszystkich okazało się, że została ona wyrzucona z własnej partii, a jak poinformował zarząd Mam dość 2023, pani Marianna Schreiber nie jest liderką partii ani jej założycielką. Oprócz tego była partia naszej dzisiejszej bohaterki miała też jej za złe m.in. wielokrotne koniunkturalne zmiany poglądów, co rzekomo miało desinformować i zniechęcać potencjalnych przyszłych członków. Kto by się spodziewał? Co na to sama Marianna? Po tym, gdy media poprosiły ją o komentarz, zamieściła ona w internecie oświadczenie i napisała, że partię zarejestrowano po wycofaniu wniosku o rejestrację, a ona nawet nie zna członków zarządu. Na ten temat miał jednak inne zdanie wiceszef partii mam dość 2023, która przekonuje, że pani Marianna doskonale wie kim jest, jak więc może wzbudzać zaufanie osoba, która przez dłuższy czas okłamywała swoich obserwatorów, że jest sama założycielką partii, gdy to absolutnie mijało się z prawdą. Co ciekawe, także w aspekcie politycznym jej życia na social mediach często pokazuje swoje zainteresowanie wojskiem, a nawet od 20 lutego do 18 marca 2023 roku Mariana Schreiber odbywała dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w jednej z warszawskich jednostek, z której zdawała relacje na swoich social mediach. Tutaj niestety dla pani Marianny spotkała się ona przede wszystkim ze ścianą. Ludziom nie podobało się to, że przede wszystkim ona cały czas pokazuje to, bo mówili, jakbyś kochała wojsko, to byś służyła w wojsku, a nie tłukła się na patologii. Tysiące kobiet służy w armii i nie lansuje się tym. To tylko przykłady opinii internautów na temat Schreiber. Jak wiadomo, żołnierz nie może być członkiem żadnej partii czy też udzielać się tak politycznie. Jednak prawda była taka, że pani Marianna Schreiber miała przede wszystkim inny plan. Jej innym planem oraz przede wszystkim trzecim powodem, dla którego jej działalność jest bardzo, ale to bardzo szkodliwa, jest fakt tego, że tak naprawdę pani Marianna Schreiber zrobi wszystko, żeby się wybić. Jak mawiał klasyk, ona mogłaby się nawet wybić, żeby się wybić. Oni są w stanie zrobić wszystko, żeby się wybić. Oni mogliby się nawet wybić żeby się wybić. Od swojej przygody, Stop Model ma ona m.in. napisaną książkę pod tytułem Udane Życie, a na kanale YouTube Marianny można znaleźć jej nieudane próby piosenek w stylu rapu. Krytyce podległ nie tylko tekst, ale przede wszystkim samo wykonanie i tandetne teledyski, które zdecydowanie nie miały szans na sukces. Jednym z utworów jest przystanek Same, który wraz z Marianną nagrał przede wszystkim Marcin Najman, także znany z Gal Freak Fightowych. Jak można się spodziewać, słuchacze nie kryją swojego zażenowania i nie brakuje masy hejtów w komentarzach. Te poczynania dobitnie pokazują, że ona przede wszystkim nieudolnie szuka zainteresowania. Swoją osobą, chociaż można dyskutować czy nieudolnie, gdyż ostatnio jest o niej naprawdę głośno, inaczej ja nie tworzyłbym najprawdopodobniej tego właśnie filmu. Oprócz tego Marianna w październiku 2023 roku na swoim profilu X, czyli dawnym Twitterze, napisała długi post, w którym opisała swoje krytyczne nastawienie do walk na galach typu Cloud MMA. Co robią ludzie, by dostać się do walk? Zachowują się skandalicznie, nie mają żadnych zasad. Próbują kręcić dramy na siłę, które mają im przynieść rozgłos, jak Karol Inderpieński, i potem zgłasza się do nich federacja, proponując walkę. Takie przykłady już znamy z ostatnich lat. Oczywiście wcześniej usłyszymy od nich, ja się brzydzę przemocą, fuj, stop to logi, fuj, a potem i tak skończą na MMA i na innym klałcie, bo po prostu nie nie da się ich kupić. Gdyby chcieli to robić w szczytnym celu, nie braliby za to żadnych pieniędzy. Gdyby Karolin była miliarderką, to w życiu nie poszłoby do Klaut MMA prosić o walkę. Każdy, kto występuje na takim czymś, wspiera patologiczne zachowania, które docierają do dzieci. Udostępniła ona także treść pisma, jakie wysłała do prezydenta miasta Płock, a w nim twierdzi, że może. Dzisiaj Nikita z gochą magikal, która ma problem alkoholowy, jest zwykłym promowaniem patologii i nie powinno nigdy miasto wyrazić na to zgody. No i oczywiście, tak jak nasza dzisiejsza bohaterka ma w zwyczaju, zaskoczyła ona wszystkich, kiedy okazało się, że wszystko to, co krytykowała, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, gdy już w grudniu tego samego roku ogłosiła walkę swoją z Moniką, najlepszą polską dziennikarką laskowską. Jaka była reakcja? Przede wszystkim fala krytyki ze strony widzów. Wcześniej uznawała, że walczący na tego typu wydarzeniach nie mają żadnych zasad, szukają rozgłosu, a jeśli są wcześniej przeciwni walkom, to dali się kupić. Tym samym więc opisała swoje zachowanie, które zaledwie się zmieniło w dwa miesiące. Co nagle sprawiło, że już nie brzydzi się tego typu sportem? Sama zainteresowana za wiele nie powiedziała na ten temat, a jedynie stwierdziła, że każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania. Jednak to, że swoje zdanie zmieniła w tak krótkim czasie, wywołało wiele dyskusji oraz został jej przede wszystkim wybrany przydomek hipokrytki i tak również została wyczytana, gdy wychodziła do oktagonu. Sama Marianna nie chciała powiedzieć, co na temat jej poczynianiu uważam, mąż, jednak można było się domyślać, że nie był on z tego pomysłu zbyt zadowolony. I generalnie tutaj moglibyśmy się rozwodzić na temat tego, co między innymi działo się podczas roll i konferencji, ale myślę, że wiecie co działo się podczas roastu i konferencji. Działo się wszystko to, co wcześniej Marianna krytykowała. Sam osobiście pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że dołożyła ona cegiełkę do promowania tego typu patologii. Podczas tamtego wieczoru widzowie mogli zobaczyć kolejną między innymi hipokryzję Marianny, która neguje platformy takie jak online i wyśmiewa działalność Laskowskiej. Natomiast bardzo szybko okazało się, że dawniej na jej profilu również były wstawione zdjęcia nagie, które usunęła. Przyznała nawet sama, że była to prawda, ale dalej twierdzi, że nie rozumie po co świadomie kobiety prowadzą tego typu portale, a na sam koniec wydarzenia wręczyła Monice prześmieszny prezent, a mianowicie majtki w widocznie dużym rozmiarze, podkreślając, że ona nosi dużo mniejsze rozmiary. I chyba nie muszę tutaj zaznaczać, że po pierwsze upokarzanie pod względem rozmiaru, jaki rywalka rzekomo nosi, a po drugie jej wieku Marianna prezentuje przede wszystkim niski poziom i prezentuje ona, że zarówno jej mąż przez to, że ją wybrał oraz sama ona raczej nie grzeszą zbyt dużą inteligencją. I nie wiem, czy da się osiągnąć większy szczyt hipokryzji niż to, że w lutym została ogłoszona jej walka z Gochą Czyli dosłownie z kobietą, która sama zmaga się z problemem z alkoholizmem, która sama jest w takim wieku, w którym nie powinna walczyć, i o którą sama przede wszystkim Marianna mówiła, że promuje ona patologię. Czy więc teraz nie uznaje tego za patologię i sama nie przeczy sobie na kolejnej płaszczyźnie? Na konferencji przeprosiła swoją rywalkę za próbę zatrzymania jej wcześniejszej walki, twierdząc, że widzi teraz dopiero jej odmianę i to, że wyszła ona ze swojego uzależnienia. Co ciekawe, Marianna stwierdziła, że nawet nie wiedziała, że podpisała umowę na walkę z gosią, a myślała, że z jej synem Danielem McCallem. To był pewnie kolejny pomysł zawodniczki na przykucie uwagi widzów oraz zrobienia szumu wokół siebie. Jednak jasne, do tej pory nasza dzisiejsza bohaterka była relatywnie rozpoznawalna. Nie była ona na samym topie, ale też nie była ona jedną z osób, która nie jest kompletnie rozpoznawalna na ulicy, tak jak na przykład ja. Często przewijanym tematem ostatnio w mediach i na konferencjach jest jej małżeństwo oraz między innymi jej podejście do zachowań, którym ma jej mąż. Ludzie mają wątpliwości, czy takie zachowania w internecie, ale także w polityce nie mają szkodliwego wpływu na pracę polityka. Do tej pory Łukasz Schreiber nie wypowiadał się raczej na temat żony i jej poczynań. Jednak 1 marca internet obiegła jej jego wypowiedź o rozstaniu, a podczas wywiadu dla jednego z portali padły słowa: Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia, a przede wszystkim jest to w jaki sposób trudne, dla mnie przykre, tym bardziej, że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji. Co ciekawe, wypowiedzi na Instagramie kobiety sugerują, że nic na ten temat, ona nie wiedziała, i o rozstaniu dowiedziała się dopiero z tego wywiadu. Być może mężczyźni nie pasują poczynania małżonki, i dlatego podjął decyzję o odejściu od żony, tym bardziej że jest on w trakcie swojej kampanii wyborczej na prezydenta Bydgoszczy. W dodatku przed samym Łukaszem Schreiberem naprawdę bardzo ciężkie zadanie, przede wszystkim dlatego, że będzie on kandydować przeciwko Rafałowi Bruskiemu, politykowi, który należy do Platformy Obywatelskiej i który jest prezydentem Bydgoszczy od 14 lat. Co za tym idzie, było już sporo polityków, które starało się go wygryć właśnie z tego stanowiska. Ale nie udało im się tego zrobić, a tym bardziej wątpię, że uda się to politykowi, który rzeczywiście teraz ma żonę płaczącą po jednej stronie, a z drugiej strony musi się skupić na tym, żeby przede wszystkim wygrać te wybory. Patrząc na całą historię naszej dzisiejszej bohaterki, można zobaczyć wiele zawirowań i ciągłych zmian. Można wnioskować, że raczej wychodzi ona z założenia, że nieważne co aby oni mówili, ważne żeby cały czas mówili. Na swoim koncie ma ona wiele potknięć i co chwilę pojawiają się kolejne. Można odnieść wrażenie, że po prostu pragnie ona coraz większych zasięgów i dopasowuje swoje słowa zależnie od tego, z kim przebywa i jaką karierę aktualnie ona prowadzi. Ja osobiście uważam, że działalność Marianny Schreiber nie należy do tych dobrych w polskim internecie i uważam, że jest ona bardzo szkodliwa. A wy? Co uważacie na ten temat? Koniecznie zostawcie komentarz, bo jestem bardzo ciekaw, a ja dobrze wiecie, że odpisuję na większość, więc chęcią wdam się z wami w małą dyskusję. Oprócz tego zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba i słyszymy i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!